W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynamy kolejną drogę światła. Kolejne 14 spotkań ze zmartwychwstałym Jezusem. Kolejny piękny czas. Czas, który ma wlać w nasze serca prawdziwą radość, prawdziwe światło Bożej obecności, prawdziwą miłość i prawdziwy pokój. Pokój, który zaowocuje naszym dobrem w naszej codzienności. Panie Jezu zmartwychwstały, pokazuj nam w każdym z tych 14 spotkań swoją obecność. Pokaż nam nasze codzienne życie w świetle Bożego Słowa, w świetle także Twojej obecności w sakramentach i spotkaniu z drugim człowiekiem. Niech ta droga będzie szczególnym czasem napełniania naszych serc Twoim światłem, światłem, które nigdy nie gaśnie. Tobie chwała i cześć. Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie pierwsze. Jezus triumfuje nad śmiercią. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. To mnie przerasta. To jest poza mną, ponad moimi siłami. Nie dam rady. Tak wiele spraw mnie przytłacza. Tak bardzo boli mnie ta moja szara codzienność. To moje ciągłe zmaganie się z moimi wadami, niedoskonałościami, także i ciągłymi pretensjami różnych osób. Ciągle wszystkiego za dużo. Panie Jezu, nie daję rady. A Ty, zwyciężając śmierć, powstając z martwych, uczysz mnie, że dla człowieka wiary nie ma rzeczy niemożliwych. Nie można mówić, że nie dam rady, bo wtedy zaprzeczalibyśmy Twojej, Jezu, miłości. Zaprzeczalibyśmy Twojej obecności w naszym codziennym życiu. Ty, triumfując nad śmiercią, pokazujesz nam, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do zwyciężania, a więc ciągłego pokonywania siebie w Twoim świetle, w świetle Twojej prawdy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie drugie. Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Ciągle jeszcze nie wierzę. Jak to mogło się stać, że nagle tak wszystko się zmieniło? Tak nagle zmieniło się patrzenie i postrzeganie moich trudności, postrzeganie moich trosk, postrzeganie mnie jako osoby. Nagle wszystko się zmieniło. Ale dlaczego? Pewnie komuś zależy na moich korzyściach majątkowych, na moim dobru, które zostało wypracowane przez tak wiele lat ciężkiej pracy. Komuś pewnie zależy na tym, aby przejąć mnie, aby uczynić mnie niewolnika, niewolnika czyichś
wymagań, oczekiwań, a może także i spełniania czyichś marzeń. Ale ja nie należę do nikogo, bo należę do Boga, do tego, który dał mi życie. Niewiasty i apostołowie, którzy widzą pusty grób, też nie dowierzają, bo jak to? Jezus zmartwychwstał? Jezus żyje? Przecież jeszcze chwilę temu widzieliśmy Go, którego składaliśmy w grobie, którego zamknęliśmy, o którym mieliśmy zapomnieć, a jednak On żyje. Panie Jezu, w tym drugim spotkaniu uczysz nas bezgranicznej ufności, że nie wszystko zawsze trzeba rozumieć. Nie zawsze trzeba doświadczać także i czyichś wymagań, oczekiwań, bo one wszystkie mają prowadzić do budowania ufności wobec Twojego Słowa. Słowa, które zawieść nie może. Słowa, które wlewa nadzieję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć. Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie trzecie. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić racz. Ciągle tylko płacz, ciągłe narzekanie. Jestem beznadziejny, nic nie potrafię. Moje plany nigdy nie są realizowane. Moje założenia wychodzą zupełnie inaczej. Za każdym razem wszystko inaczej. To nie ma sensu. Po co się starać? Przecież widzę tylko ciągle swoje błędy. Ciągle jest mi źle. Ja jestem jak Maria Magdalena, która przyszła do pustego grobu i wprawdzie zobaczyła anioła, który jej powiedział: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Niewiasto, czemu płaczesz? To także pytanie ogrodnika, Jezusa, który zwraca się tymi słowami do Marii Magdaleny. Mario, tak bardzo potrzebujemy, Panie Jezu, Twojego Słowa. Potrzebujemy dotyku Twojego Słowa w naszych sercach, abyśmy w tym swoim bólu i płaczu potrafili zauważyć Twoją obecność, potrafili zauważyć, że nie jesteśmy skazani na ciągłe porażki i upadki, ale jesteśmy w cudzysłowie skazani na wędrówkę z Tobą, bo tylko z Tobą możemy być prawdziwie szczęśliwi. Szczęśliwi Twoją obecnością, Twoim pokojem i Twoją miłością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć. Jezu Chryste zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie czwarte. Zmartwychwstały Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić racz. Znajdę sobie nowe miejsce. Znajdę sobie nowy dom.
znajdę miejsce, gdzie już nie będę musiał myśleć o kłopotach i troskach, gdzie będę szczęśliwy. Zostawię za sobą wszystkie relacje. Zostawię za sobą rodzinę, która ciągle ma do mnie pretensje. Zostawię za sobą wszystkie relacje przyjaciół i znajomych. Zostawię za sobą wszystko to, co tak mi się wydaje, mnie ogranicza. I poszukam czegoś nowego. Poszukam nowego miejsca na tym świecie. Ale czy go znajdę? Idę przecież na oślep, bo nie wiem, dokąd zmierzam. Nie wiem, co jest celem mojego życia. To dwaj uczniowie idący do Emaus, którzy opuszczają Jerozolimę, bo kojarzy im się źle. Kojarzy im się ze śmiercią ich nauczyciela i mistrza. Kojarzy im się z tragiczną sytuacją także uczniów, którzy za chwilę poniosą to samo, co ich nauczyciel. Poniosą śmierć. I Jezus dołącza się do tych dwóch uczniów i wyjaśnia im pisma. A więc zaprasza ich do tego, aby wracali pamięcią do swojego doświadczenia Boga. Boga na kartach Pisma Świętego. Jezus, idąc razem z nimi, podnosi ich na duchu. Pokazuje, że to wszystko musiało się stać, musiało się wypełnić, aby objawiła się Boża miłość. Panie Jezu, w tym spotkaniu z uczniami idącymi do Emaus, ucz nas dostrzegania Twojej obecności, Twojej miłości, która leczy nasze serca, która sprawia, że z tego, co było, potrafimy wyciągać wnioski na to, co będzie, na to, co przed nami, i otwierać się na Bożą wolę w naszym życiu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały. Ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie piąte. Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Wszystko w biegu. Na nic nie mam czasu. Nie mam czasu na relacje, nie mam czasu na odpoczynek, nie mam czasu także i na zatrzymanie się przy wspólnym rodzinnym stole. Ciągle jakieś zajęcia. Ciągle ktoś czegoś ode mnie chce i oczekuje. I w ten sposób moje życie staje się puste. Moje życie traci smak, bo niczego nie potrafię w pełni zakosztować. Nie potrafię się zatrzymać nad tym, co takie proste, zwyczajne. Nad spotkaniem przy wspólnym rodzinnym stole. A przecież życie smakuje zupełnie inaczej, kiedy się je spożywa i je razem z najbliższymi, kiedy dzieli się swoimi radościami i smutkami, kiedy dbając także o pełnię swojego ciała, dbamy także o pełnię swojego ducha, bo przecież w ten sposób niejako jesteśmy obdarowani uczuciami, które mają dać nam siłę, mają dać nam moc do tego, abyśmy w trudnych chwilach nie czuli się osamotnieni i odrzuceni. Dwaj uczniowie, którzy przymusili Jezusa do tego, aby został z nimi, dopiero po łamaniu chleba rozpoznają, że towarzyszem ich drogi był Jezus. Ale On znika im sprzed oczu, aby Go nie zatrzymali, tylko dla siebie.
prosta czynność, jedzenie. A jak wiele pokazuje, bo pokazuje, czy potrafimy także i dziękować za to, co mamy. Czy potrafimy także przy tej czynności zauważyć, że tak wiele osób o nas się troszczy i za to wszystko podziękować. Panie Jezu, w tym spotkaniu ucz nas wdzięczności, aby serca nasze pałały prawdziwą miłością, kiedy za każdym razem do nas mówisz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie szóste. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Kolejna porażka, kolejne ludzkie lekceważenie doprowadza mnie do tego, że zamykam się. Zamykam się na kolejną propozycję, na kolejne może rozwiązanie problemu, bo jednak zamknięty mogę więcej. Mogę poczuć się bezpieczny, mogę poczuć się wolny w tym swoim zamknięciu. W ten sposób nikt mnie nie zrani, kiedy nie będę się otwierać, kiedy nie będę pokazywać swojego prawdziwego oblicza, bo przecież tak często moje serce płacze, tak często jest mi źle i niedobrze, więc muszę pokazać inne oblicze, oblicze twardziela XXI wieku, który jest pozbawiony uczuć, emocji, który jest człowiekiem, który potrafi wszystko i wszędzie. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście taki jestem? A może pod tą grubą, twardą skorupą mojego innego oblicza skrywa się ktoś zupełnie inny? Ktoś wrażliwy, ktoś troskliwy, ktoś, kto się troszczy nie tylko o siebie, ale może przede wszystkim troszczy się o innych, bo w ten sposób pokazuje, czym jest prawdziwa miłość. Uczniowie zamknięci w wieczerniku to uczniowie zatrzymani w momencie Wielkiego Piątku, kiedy wszystko umarło. Umarły ich nadzieje, umarła ich przyszłość. Zostali pozbawieni wszystkiego, a napełnieni strachem i lękiem, bo przecież nie mogą pokazać swojego prawdziwego oblicza, bo są sami. I w ten strach i lęk przychodzi Jezus i przynosi im prawdziwy pokój. Pokój, który otwiera ich na potrzeby i troski każdego spotkanego człowieka. Pokój, który dodaje im odwagi i siły, aby nie zatrzymywali się tylko na tym, co było, ale z nadzieją i radością patrzyli w przyszłość, na tych, do których zostaną posłani. Panie Jezu, w tym spotkaniu ucz nas, abyśmy nigdy nie zamykali się na Twoje światło, ale abyśmy zawsze z otwartym sercem oczekiwali Twojej obecności i Twoją obecnością cieszyli się i nieśli ją każdemu człowiekowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie siódme. Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha.
Pamiętasz, jak kilka lat temu skrzywdziłeś moje serce? Jak tamtej nocy powiedziałeś mi takie słowa? Pamiętasz, jak wtedy źle spojrzałaś na mnie? Ja ci tego nigdy nie zapomnę. Ja ci tego nigdy nie daruję. To tak bardzo tkwi we mnie. I to doprowadza do tego, że jestem zamknięty, bo nie potrafię się otworzyć na każdą nową propozycję, bo już ci nie wierzę. Tamta sytuacja przekreśliła cię raz na zawsze. Zamknęła cię w moim sercu i sprawiła, że jesteś kimś zupełnie innym. Uczniowie, którzy przeszli swoje, to wzór nas wszystkich. Mogli zapamiętać, mogli nie darować, mogli nie przebaczyć, ale otrzymali wyjątkowy skarb. Otrzymali dar odpuszczania grzechów. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To dar, który otwiera niebo. Dziś tego daru tak bardzo potrzebujemy. Daru przebaczenia, daru nawrócenia, daru przemiany naszego życia i naszego serca, abyśmy stając w prawdzie potrafili zostawić to wszystko, co złe, za sobą i zanurzyć to wszystko w morzu miłosierdzia. W morzu, które jest pełne miłości, która wypala jak ogień to, co złe, aby przytapiając te nasze złe wspomnienia i myśli, uczynić z nich piękno, piękno dzisiejszego dnia, piękno jutra. Panie Jezu, w tym spotkaniu dodaj nam odwagi i sił, abyśmy potrafili stanąć w prawdzie i przepraszać i prosić o przebaczenie, bo dzięki temu będziemy prawdziwie wolni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały. Ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie ósme. Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Ja ci już nie wierzę. Tyle razy mnie skrzywdziłeś. Ja ci już nie wierzę, że możesz być inny, że możesz być lepszy. Tyle razy, tyle sytuacji, tyle słów. Na co? Po co? Przecież życie najpiękniej i najpełniej weryfikuje twoje słowa, twoje postawy. A jeśli nie zobaczę prawdziwej przemiany twojego serca, to ci nie uwierzę. Bo nie ma żadnego potwierdzenia, że potrafisz się tak bardzo zmobilizować, że zmienisz siebie. Dla kogo? Po co? W jakim celu? Żeby kolejny raz oszukać? Żeby kolejny raz zadać ranę w moim sercu? Aby kolejny raz dokonać krzywdy, która tak bardzo boli i którą później niosę przez całe swoje życie? Ja ci nie wierzę. Dopóki nie zobaczę śladu po gwoździach i nie włożę ręki mojej w bok, nie uwierzę. Tak wiele ran, które nosimy w swoim sercu i w swoim życiu,
tak bardzo krwawi, bo sprawia, że nie potrafimy inaczej żyć i doprowadza nas do braku wiary, do niewiary w to, że Bóg potrafi nas uzdrowić, że Bóg potrafi uleczyć nasze serca. To postawa Tomasza. Tomasza, który wyznaje wiarę, Pan mój i Bóg mój, bo widzi, dostrzega rany Jezusa. Panie Jezu, w tym spotkaniu prosimy Cię, spraw, abyśmy niejako wpatrując się w Twoje chwalebne rany, potrafili w nich doświadczyć uleczenia ran naszego życia, ran naszego serca, które przecież bije Twoją miłością, miłością dziecka Bożego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały. Ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie dziewiąte. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Szara codzienność, codzienne wstawanie, codzienna wędrówka do pracy, codzienna praca, obowiązki. I tak dzień w dzień, chwila po chwili. Jakie szare, smutne, monotonne jest to nasze życie. I ciągle to samo, bez skutku, bez owocu, bo już mnie nic nie cieszy. Kolejny raz, kolejne spotkanie z żądliwymi ludźmi, kolejne pretensje i uwagi, że to źle, to niedokładnie, to nie tak miało być, bo czyjeś oczekiwania były i są zupełnie inne. Więc muszę wrócić. Wrócić do swojego zamkniętego życia. Wrócić do swojej byle jakości. Wtedy wszyscy będą zadowoleni, bo zdążę na czas. Wtedy nikt nie będzie mieć pretensji, bo moja praca nie będzie lepsza od innych. Będzie taka sama, beznadziejna i byle jaka. To uczniowie, którzy wrócili do swojego codziennego życia, do swoich obowiązków. Idę łowić ryby i my idziemy razem z Tobą, bo to nie miało sensu. Straciliśmy tylko 3 lata. 3 lata na to, aby słuchać Jezusa, aby z Nim wędrować, aby być świadkami tak wielu nawróceń, cudów rozmnożenia, uzdrowienia, przemiany. Ale to wszystko na nic, bo Jego już nie ma. Czas wrócić do swoich codziennych obowiązków. Czas wrócić do połowu ryb. Dzieci, nie macie nic do jedzenia? Zarzućcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Troska Jezusa, która nie potępia. Troska, która nie przekreśla, nie wytyka błędów, niedomagań, ale troska, która kieruje się sercem. Troska, która kieruje się miłością, bo to przecież najważniejsze. Panie Jezu, w tym spotkaniu ucz nas tego, abyśmy nigdy nie odrzucali Twojej troski, abyśmy ją zauważali w naszym codziennym życiu. I spraw, abyśmy każdego dnia poczuli się ważni i wyjątkowi dla Ciebie i w Tobie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć,
Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego ducha. Spotkanie 10. Zmartwychwstały Jezus powierza świętemu Piotrowi troskę o Kościół. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Ty mnie kochasz? Czy Ty mnie naprawdę kochasz? Gdybyś kochał, to byś inaczej postępował. To byś codziennie przynosił mi kwiaty, codziennie obdarzał mnie uśmiechem, codziennie przynosił mi śniadanie do łóżka, codziennie chwaliłbyś za drobne rzeczy, codziennie okazywałbyś swoją miłość. I Ty mówisz, że mnie kochasz? To na czym polega ta miłość? Na ciągłych pretensjach? Ciągłym zrzędzeniu? Że ciągle wszystko źle? Czy taka jest miłość? Miłość cierpliwa jest. Tylko gdzie? Łaskawa jest. Tylko już dawno zapomniała o łaskawości. Miłość nie unosi się pychą. Tylko nią jest, bo tylko ja jestem najważniejszy, bo potrafię kochać siebie. Miłość, właśnie, miłość. Czy da się ograniczyć miłość? Czy da się nadać jej konkretny wymiar i charakter? Każde ludzkie serce zupełnie inaczej odbiera miłość. I zupełnie inaczej kieruje się w swojej codzienności tą miłością, bo każdy inaczej kocha, chociaż każdy to samo uczucie nazywa miłością. Jezus, spotykający Piotra, pyta go, czy kochasz mnie bardziej, aniżeli ci? Piotrze, czy kochasz mnie? Tak, Panie, kocham Cię. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I choćbym nie wiadomo, co powiedział, to Ty znasz moje serce. Wiesz, jakie ono jest. Wiesz, jak jest niedoskonałe, jak często musi pracować nad sobą, jak często musi zmagać się z tym, żeby pokonywać siebie, aby rezygnować z siebie, by zauważyć i docenić drugą osobę. To na tej miłości Jezus buduje Kościół. Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, a więc Kościół, który będzie trwał zawsze. Kościół oparty na przebaczeniu. Kościół oparty na miłości, która nigdy nie ustaje. Miłości, która nigdy się nie kończy. Panie Jezu, w tym spotkaniu ucz nas prawdziwej miłości i o Kościół, i o siebie, i o nasze relacje. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie 11. Jezus posyła swoich uczniów. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Tam jest Twoje miejsce. Tam powinieneś się udać. Idź i powiedz, wyjaśnij, wytłumacz. Idź do swoich rodziców, idź do swoich krewnych i powiedz im. Niech wiedzą, jaką mają córkę, niech wiedzą, jakiego mają syna, niech wszyscy wiedzą, kim jesteś. Przecież tak pięknie potrafisz opowiadać. Powiedz jeszcze raz. Może uwierzą w Twoje bajki, w Twoje cudowne opowiadania,
tylko czy poznają prawdę? Czy poznają prawdę o tym, jaki jesteś naprawdę? Łatwo jest głosić siebie. Łatwo jest opowiadać o swoich sukcesach, o swoich zwycięstwach. Ale jakże trudno jest stanąć w prawdzie i opowiadać także o swoich słabościach, o swoich niedomaganiach. Co więcej, jak trudno jest głosić prawdę, że Bóg kocha każdego człowieka, niezależnie od tego, czym się zajmuje. Bo każdemu człowiekowi Bóg daje szansę. Szansę nawrócenia, szansę przemiany, szansę doświadczenia Jego miłości. Panie Jezu, który rozsyłasz uczniów, aby szli i głosili całemu światu Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, aby wzywali do nawrócenia, udzielając chrztu, pokazując, jak bardzo ukochałeś każdego człowieka, sprawa, byśmy nigdy o tym nie zapominali, że my też jesteśmy Twoimi uczniami i my swoim życiem mamy głosić Ciebie, który tak bardzo nas kochasz, że codziennie nas posyłasz, że codziennie troszczysz się o nasze zbawienie, nasze i naszych bliskich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie 12. Zmartwychwstały Jezus wstępuje do nieba. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczył. Co tak się patrzysz? Kogo widzisz? No zajmij się czymś. Nie patrz tak na mnie, bo twój wzrok mnie denerwuje, bo w twoich oczach widzę swoje niedomagania i swoje błędy. Przestań się patrzeć. Ty za dużo widzisz. Wszędzie za dużo widzisz. Może warto, żebyś odwrócił wzrok, żebyś nie patrzyła tam czy tam. Spójrz na siebie. To jest twoje zadanie. Ale ileż można patrzeć na siebie? Pan Bóg, dając nam wzrok, chciał, abyśmy dostrzegali dobro, abyśmy widzieli piękno tego świata. Nie tylko skupiali się na złu i na tym, co niedobre, na tym, co oddziela nas od Boga i Bożej miłości, ale szczególnie widzieli to, co nas zbliża do Niego, co czyni na ziemi niebo. Jezus, wstępujący do nieba, pokazuje swoim uczniom miejsce także naszego wiecznego przebywania. A aniołowie, którzy towarzyszą Jezusowi wstępującemu do nieba, mówią: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Człowiek wiary nie może stać. Człowiek wiary jest w ciągłym ruchu, jest ciągle w drodze, która prowadzi do nieba, w drodze, która daje nadzieję, że choć dziś jest trudno i źle, to taka nie będzie wieczność, bo wieczność będzie szczęśliwością i mamy wpatrywać się w niebo jako cel naszej wędrówki i pielgrzymki, w niebo jako nasz dom, dom, gdzie każdy z nas na nowo poczuje się dzieckiem, na nowo poczuje się kochanym i ukochanym przez Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie 13. Oczekiwanie w Wieczerniku z Maryją
na zesłanie Ducha Świętego. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczy. Wszystko chciałbyś mieć od razu, tu i teraz. Denerwują cię kolejki, denerwuje cię opieszałość ekspedientki, denerwuje cię ciągłe oczekiwanie i czekanie. Czy nie można szybciej? Wszyscy powinni robić wszystko szybciej, ale czy szybciej się zbawimy? Przecież ja zrobiłbym to dużo lepiej, dużo szybciej. To strata czasu, a mi się ciągle spieszy. Spieszy dokąd? Spieszy do grzechu? Spieszy do kłótni? Do nieporozumień? Do marnowania czasu? Spieszy po co? I dokąd? Do czego? Co daje mi prawdziwe szczęście? Co daje mi prawdziwe poczucie miłości, akceptacji i zrozumienia? Miłość jest cierpliwa, a więc miłość nie przelicza wszystkiego na sekundy i minuty, bo miłość to trwanie. Trwanie serca przy sercu. Niezależnie od tego, ile to trwanie będzie trwało, ile czasu upłynie. Przecież zakochani nie patrzą ciągle na zegarek, bo to uczucie chcieliby zatrzymać na zawsze. Bo taka jest miłość. Kiedy się jest razem z osobą kochaną, wtedy nie liczy się nic więcej. Liczy się tylko miłość, a więc liczy się serce. Uczniowie oczekujący razem z Maryją na zesłanie Ducha Świętego pokazują, że są przygotowywani, a dokładnie przygotowywane ich serca, aby mogły się napełnić Duchem Świętym, Duchem, który przyniesie to, czego będą potrzebowali, aby mogli owocnie i pięknie głosić dobrą nowinę, głosić Chrystusa, który jest zwycięzcą, Chrystusa, który żyje, Chrystusa, który działa w naszym codziennym życiu. Panie Jezu, w tym spotkaniu ucz nas takiego prawdziwego oczekiwania, prawdziwej cierpliwości na to, co najważniejsze. Cierpliwości i oczekiwania na miłość, która jest ponad tym, co nam się wydaje, że jest ziemskim czasem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Spotkanie 14. Zmartwychwstały Jezus posyła Ducha Świętego. Witaj, Jezu Chryste zmartwychwstały, boś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje świat odkupić raczy. Tobie brakuje męstwa. Nie potrafisz doradzić. Wszystkie sukienki ci się podobają. Ty nie masz mądrości. Ciągłe twoje głupie decyzje, błędne wybory. Ciągle brakuje ci umiejętności. Nie potrafisz nic. Masz dwie lewe ręce. Ciągle wszystkiego się boisz. Ciągle jesteś beznadziejny. A jednak przyjąłeś sakrament bierzmowania. A więc Duch Święty umocnił w tobie najpiękniejszy skarb. Skarb dziecka Bożego. Dlaczego z niego nie korzystasz? Nie wierzysz? Nie kochasz?
nie potrafisz się otworzyć na to, co Bóg dla ciebie przygotował? Może warto wyjść. Wyjść z tych swoich przyzwyczajeń, z tych błędnych słów tak wielu osób, które zbyt źle ciebie oceniają. Bo przecież masz gust, potrafisz doradzić. Masz mądrość, tylko się boisz. Potrafisz także umiejętnie wybierać. Tylko przeliczasz i kalkulujesz, czy to się opłaca. Spójrz na siebie, a zobaczysz, że twoje życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Uczniowie, którzy przebywali w wieczerniku, byli zalęknieni. Bali się, co się z nimi stanie. Ale w tym lęku i strachu oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego. I w momencie, kiedy Duch Święty ich napełnił, byli pełni męstwa, odwagi, by głosić Jezusa, by głosić Królestwo Boże w wielu krajach, w wielu językach. Bo już nic nie stało na przeszkodzie, aby szli i głosili, siali ziarno Słowa Bożego, by później ono, wzrastając, przynosiło plon, przynosiło owoce kolejnych uczniów, uczniów, którzy będą głosić miłość, która nigdy się nie kończy. Panie Jezu, w tym 14 spotkaniu, w tym zesłaniu Ducha Świętego, ucz nas takiej otwartości i współpracy z Duchem Świętym. Otwartości na Jego dary, owoce, charyzmaty, a także ucz nas tej współpracy, abyśmy oddając Jemu każdy dzień, każdy czas, potrafili dobrze wykorzystać to, co złożyłeś w nasze serca. Ten skarb, który tak często jest ukryty przed światem. Skarb, którym jestem ja, bo jestem dzieckiem Bożym. Jestem człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo Twoje. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć. Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Droga światła dobiega końca, ale życie trwa nadal. Życie, które weryfikuje, ile tego światła jest w Tobie. Światła, które może także zapalić inne serca, wlać w nie nadzieję, wlać w nie pokój, wlać w serca tak wielu osób to, czego potrzebują. Wlać prawdziwą radość, nadzieję, a nade wszystko wlać prawdziwą miłość. To Ty, bracie i siostro, jesteś wezwany, jesteś wezwana do tego, aby zapalać ludzkie serca, aby może jeszcze bardziej rozpalać w nich miłość, aby każdy czuł się kochany, aby każdy na nowo czuł się dzieckiem Bożym, dzieckiem, które nie wstydzi się, nie boi, ale stając w prawdzie, potrafi nieść swoje życie innym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tobie chwała i cześć. Jezu zmartwychwstały, ześlij na nas swojego Ducha. Módlmy się. Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, spraw, byśmy wiernie żyli duchem Twego zmartwychwstania. Odnów nasze serca. Naucz nas umierać samym sobie, abyś Ty i tylko Ty
w nas pozostał. Uczyń nas znakiem Twojej miłości, co przemienia i przekształca. Zechciej posłużyć się nami w odnowie społeczeństwa, abyśmy głosząc Twoje życie i Twoją miłość doprowadzili wszystkich do Twego Kościoła. Przyjmij te prośby, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego jako Bóg na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi, prowadzi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju, radości i miłości Chrystusa. Amen.